Witam Państwa bardzo serdecznie z Dzierżysławia, gdzie trwa uroczystość wręczania nowego wozu strażackiego OSP Dzierżysław. Tu jesteśmy z jednym przedstawicielem ze straży z OSP na Siedle, gdzie pilnie potrzebują nowego wozu. Jak wczoraj Państwo widzieli, w jakim stanie jest ten wóz, rdzaj i nic więcej. Ile lat macie ten wóz? No, mamy gdzieś około 15 lat. Tak, nie wiem dokładnie, bo nie jestem tyle w straży, ale po prostu no, ten wóz jest wystużony, no, nie nadaje się już praktycznie do akcji ratowniczej. Jest po prostu no, technicznie jeszcze sprawny, bo przekląty przychodzi, ale no, stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Czyli tym pojazdem nadal jeździcie na akcję? Nadal jeździmy na akcję. To widzą Państwo, jakim chłopaki autem jeżdżą, żeby ratować nas dobytek, pożar, powódź i inne wydarzenia. Czas to zmienić, jeżeli nasze władze samorządowe, gminne to słyszą. Mam nadzieję, że odpowiedzą za ten apar. Jeszcze ma Pan coś do powiedzenia? Ja jeszcze mam do powiedzenia. Ja powiem tak, że strach tym wodzem ludzi wozić, bo nie daj Boże się rozsypie po drodze, wjedzie. Kierowca nie opanuje tego, że wjedzie w drzewo czy coś. No i ludzie nie będą mieli czym jeździć, no już mogą stracić tym życie. Więc piszemy wszędzie, staramy się o nasz wóz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.